Szanowni Państwo, witam serdecznie. Ja nazywam się Anna Klimczuk i jestem rzecznikiem prasowym polskiego oddziału Microsoft. Zaraz zaczniemy sesję pytań i odpowiedzi. Możecie Państwo już w okienku czatu zadawać te pytania. Państwa pytania odpowiedzą dzisiaj pan Michał Potoczek, prezes Operatora Chmury Krajowej oraz pan Paweł Jakubik, członek zarządu polskiego oddziału Microsoft. Proszę Państwa, chciałabym wyjaśnić, jak będzie wyglądała ta sesja, ponieważ jest to pierwsza tego rodzaju sesja, pierwsza tego rodzaju konferencja prasowa. Zapraszamy do zadawania pytań w oknie czatu. Te pytania będą spływały bezpośrednio do mnie. Ja będę je czytała na głos. Jednocześnie proszę się zapytać, wszystkie pytania, które zostaną zadane w oknie czatu, uzyskają odpowiedź. Ze względu na ograniczoną ilość czasu, podczas tej sesji odpowiemy jedynie na kilka z nich. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Panowie, chciałabym, żebyście na początku powiedzieli, dlaczego ten dzień jest taki ważny zarówno dla Microsoft, jak i dla operatora chmury krajowej i poprosiłabym pierwszego o odpowiedź pana Michała Potoczka. My zaczęliśmy naszą przygodę 18 miesięcy temu i wtedy ogłosiliśmy strategię multi-cloud, czyli powiedzieliśmy, że chcemy dostarczyć polskim przedsiębiorcom najlepsze technologiczne rozwiązania, z których korzystają ich globalni konkurenci. A przez półtora roku udało nam się ściągnąć do Polski dwa duże koncerny, które dostarczają najlepsze dzisiaj na świecie rozwiązania technologiczne. Udało nam się zbudować z nimi trwałe porozumienie. Dzisiaj ogłaszamy rozszerzenie naszego portfolio o usługi Microsoft Azure i Office 365, które będziemy w stanie oferować z centrum danych w Warszawie, jednocześnie uruchamiając szereg programów, które pomogą i małym, średnim przedsiębiorcom, o których Paweł Borys opowiadał, jak również dużym firmom, przejść tą drogę cyfryzacji, czyli uruchomić nowoczesne usługi dużo szybciej, w sposób bardziej efektywny i skuteczny. Także startujemy dzisiaj z kolejnym produktem w naszym portfolio. Od dnia jutrzejszego oferujemy szereg tych usług okolicznych i z niecierpliwością czekamy na uruchomienie regionu Microsoft Warszawy. Paweł, czy mogę Cię prosić również o odpowiedź na to pytanie? Tak. Microsoft jest obecny w Polsce i z Polakami od ponad 30 lat. Mamy relacje, mamy projekty, przynosimy wartość dla wielu klientów. Dzisiejsza umowa strategiczna z operatorem chmury krajowej, ogłoszana dzisiaj i wynikająca z tego inwestycja miliarda dolarów, jest czymś niezwykłym. To jest bezprecedensowy moment, jeżeli chodzi o dołożenie dla Polski, dla polskiej branży technologicznej dodatkowych koni mechanicznych. To jest także pewien lewar do rozwoju świata cyfrowego polskich firm. Zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i większe firmy. Microsoft posiada ponad 6 tysięcy firm partnerskich. To jest także siła tego, w jaki sposób będziemy cyfryzować kraj. Dzięki operatorowi chmury krajowej udało się zbudować model dotarcia i model biznesowy, dzięki czemu nasza organizacja podjęła finalnie taką decyzję o inwestycji w tym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Mamy kolejne pytania. Max Wysocki z portalu w gospodarce.pl pyta, czy technologia chmurowa to podstawa naszej nowej normalności? Jakie daje możliwości i korzyści? I czy jest bezpieczniejsza od innych rozwiązań i dlaczego? Poproszę pierwszego o odpowiedź Pawła Jakubika. Dokładnie tak jest, jak czytam tą tezę w tym pytaniu. Technologie chmurowe, które pojawiły się ponad dekadę temu jako model dostarczania usług IT, zmieniają świat i zmieniły paradygmat dostarczania usług informatycznych. Technologie jak IoT, czyli Internet Rzeczy, jak blockchain, jak data analytics, machine learning są w tej chwili podstawą nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań.
w świecie poprzednim, kiedy dostarczaliśmy wszystko w modelu on-premise, nie było dostępu do takich zbiorów danych, do takich algorytmów i do takich także umiejętności, które cloud computing ze sobą niesie. Wierzę także, że cloud computing jest przełomem, jeżeli chodzi o tak zwany time to market, czyli szybkość dostarczania usług. Będziemy w stanie nie w czasie wielomiesięcznych czy wieloletnich projektów, ale w kilka miesięcy, w kilkanaście tygodni będziemy w stanie wspólnie z naszym partnerem dostarczać tego typu rozwiązania dla polskich firm i dla polskich przedsiębiorstw. Paweł bardzo dużo powiedział na ten temat. Ja może dodam, że to, co daje cloud, to zdolność skoncentrowania się na biznesie, który prowadzi przedsiębiorstwo i nie martwienia się o tą część informatyczną. W cloudzie mamy cały szereg technologii rozwijanych przez największe globalne firmy technologiczne, które w sposób usługi są oferowane tym przedsiębiorcom, tak żeby oni mogli budować i rozwijać swój biznes, włączając te elementy cyfrowe w poszczególne procesy, produkty i usługi, nie martwiąc się o rozwój tych technologii, o ich utrzymanie, o ciągłe doskonalenie. To robią dostawcy chmury. I pytanie, czy to jest przyszłość? Ja myślę, że ostatnie dwa miesiące i to, co się na świecie wydarzyło, na to pytanie doskonale odpowiada. No, najlepiej sobie dzisiaj radzą ci, którzy są cyfrowi, którzy potrafią swoje usługi dostarczać w sposób cyfrowy, zdalny, którzy nie mają problemu z szybką adaptacją do zmiennych okoliczności, które mamy dzisiaj na świecie. Świat się zmienia, on się zmieniał przed pandemią. Dzisiaj w zasadzie skuteczne firmy to są te, które potrafią w sposób ciągły się adaptować, ciągły dostosowywać do zmian rynkowych i bardzo szybko dostarczać nowe produkty i usługi dopasowane do potrzeb klienta. I to wszystko robią za pomocą cloudu. W cloudzie badają, czego ich klienci potrzebują, nawet w sposób predykcyjny, czyli oceniają, co ci klienci będą potrzebowali jutro i bardzo szybko i skutecznie potrafią dostarczać im tam produkt. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie z redakcji IT Reseller od pana Krzysztofa Bogackiego. Czy budowa regionu chmury oznacza budowę data center w Polsce? Jeśli tak, to gdzie ono będzie zlokalizowane? O odpowiedź proszę pana Pawła Jakubika. Tak, oznacza to, iż od dzisiaj rozpoczynamy budowę regionu chmury publicznej Microsoftu w Polsce. Będzie ona dostępna dla Polski, ale także dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Planujemy kilka lokalizacji. Będą one w Warszawie i w okolicach Warszawy. Są to bardzo złożone projekty infrastrukturalne. Wymagają wielu wątków także w czasie przygotowania. U nas te prace już koncepcyjne i analityczne ruszyły jakiś czas temu. Także dzisiaj oficjalnie potwierdzamy budowę potężnych centrów obliczeniowych do obsługi chmury publicznej dla Polski. Dziękuję bardzo za odpowiedź na to pytanie. Kolejne pytanie mamy z IT Visa od pana Adama Jadczaka. Jaki jest harmonogram budowy data center Microsoft w Polsce? Znowu poproszę o odpowiedź pana Pawła Jakubika i o uzupełnienie pana Michała Potoczka. Z naszych doświadczeń, ponieważ do tej pory wybudowaliśmy 59 regionów w całym świecie, wynikają wnioski, że takie budowy to są projekty wielowymiarowe. To są bardzo złożone infrastrukturalne przygotowania i w najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy Państwa informować o tym szczegółowym kalendarzu. To wymaga także łańcucha poddostawców. Z reguły takie budowy trwają około dwóch lat do momentu uruchomienia wszystkich usług. Ja myślę, że tutaj ważne jest do dodania, że nasze partnerstwo to coś więcej niż tylko inwestycja w infrastrukturę w Polsce. Ta inwestycja jest kluczem i my bardzo się cieszymy, że ten region będzie w Warszawie. On,
zapewni nam suwerenność danych. Firmy z podmiotów z rynków regulowanych będą mogły do tych danych dostępować w sposób bezpieczny i w Polsce. Zmniejszy też pewne techniczne ograniczenia dotyczące budowania hybrydowych rozwiązań, w których latency jest bardzo istotne. Będziemy mieli tą chmurę praktycznie tuż za rogiem. Natomiast to partnerstwo to coś więcej niż tylko region. Uruchamiamy też szereg programów i te programy uruchamiamy już dzisiaj. Będziemy wspólnie wspierać przedsiębiorców w zakresie transformacji cyfrowej, doradzać, jak to robić skutecznie i jednocześnie będziemy edukować. I te pozostałe elementy dostarczamy już dzisiaj, jak również usługi na pozostałych regionach Microsoft Azure zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Teraz pozwolę sobie połączyć dwie redakcje, ponieważ pytanie jest dokładnie takie samo. Pan Sebastian Pawłowski z ISB News i pan Michał Wąsowski z Business Insidera pytają, na co dokładnie zostanie przeznaczona kwota 1 miliarda dolarów. Bardzo proszę o odpowiedź Pawła Jakubika i uzupełnienie pana Michała Potoczka. Inwestycja, którą ogłosiliśmy dzisiaj, jednocześnie ogłaszając umowę strategiczną z chmurą krajową, możemy podzielić na te trzy strumienie, o których mówiłem wcześniej, dla przypomnienia. Przede wszystkim część tych pieniędzy i część tych budżetów będzie przeznaczone na tak zwany go-to-market, czyli podnoszenie kompetencji cyfrowych wewnątrz branży informatycznej. Chodzi tu o programistów, o inżynierów, o architektów informatycznych. Będą to wielowymiarowe serie szkoleń, certyfikacje, także całej sieci partnerskiej. Z drugiej strony będziemy przygotowywali także adopcję chmury i to, co Michał Potoczek przed chwilą powiedział, my nie będziemy czekali 2 lata ze startem projektu. Proszę Państwa, ten projekt rusza dzisiaj. To jest program wielu projektów dla polskich firm, które będą przygotowywały się do migracji do chmury publicznej. Część z nich będzie już przenosiła pewne środowiska i to rusza w dniu dzisiejszym. Natomiast oczywiście spora część tej inwestycji to jest samo wybudowanie tej potężnej infrastruktury, o której mówiłem. Także jest to pewien rodzaj pakietu inwestycyjnego, który dzisiaj ogłaszamy. Ja może uzupełnię jeszcze ze strony chmury krajowej. Ten miliard dolarów, o którym tutaj wielokrotnie wspominano, to są środki, które inwestuje Microsoft samodzielnie w Polsce. Tak jak Paweł powiedział, te trzy obszary mamy zdefiniowane. My jako partner będziemy dostarczać zarówno usługi na bazie platformy, jak wspierać przedsiębiorstwa w transformacji cyfrowej i edukacji. Natomiast to, co tutaj jest ważne, to jest to, że Microsoft taką inwestycję prowadzi całkowicie samodzielnie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz zadamy ostatnie pytanie. Widzimy, że jest ogromne zainteresowanie i na pewno do Państwa wrócimy. Natomiast zadamy ostatnie pytanie, pytanie pana Sebastiana Pawłowskiego z ISB News. Jakie konkretnie będą dostępne w polskiej chmurze Microsoft we współpracy z operatorem chmury krajowej? I o odpowiedź na to pytanie poproszę najpierw pana Michała Potoczka, a później uzupełnię. Anio, powtórzysz pytanie, bo coś tam przerwało i Pytanie jest, jakie konkretnie usługi będą dostępne w polskiej chmurze Microsoft w partnerstwie z OCHK? Jasne. Udostępniamy wszystkie usługi z platformy Azure. Azure to jest produkt Microsoftu, który składa się z setek tysięcy w zasadzie różnych usług, od takiej zwykłej mocy obliczeniowej, czyli komputer, gdzie możemy uruchamiać maszyny wirtualne, gdzie możemy kupować usługi sieciowe, storage, przez bardziej zaawansowane usługi, jak analityka danych, na przykład w Power BI, jak IoT, jak sztuczna inteligencja. Te wszystkie usługi będą dostępne na regionie w Warszawie, plus dodatkowo będziemy oferować usługi Office 365, czyli cały modern workplace, te narzędzia, które w ostatnich miesiącach uratowały wiele firm w obliczu sytuacji, z której doświadczyliśmy, będą również dostępne z Warszawy. To jest bardzo ważne, bo nie każdy region Microsoftu zawiera tą część modern workplace. Równolegle do samych usług technologicznych będziemy wspólnie z Microsoftem na świetnych warunkach komercyjnych oferować
usługi wsparcia transformacji w ramach tych budżetów go to market, o których Paweł Jakubik wspominał. I następnie, jak już ci klienci na tej chmurze się znajdą, będziemy ich wspierać w optymalizacji kosztów na chmurze, w poprawieniu efektywności, w takiej ciągłej pracy nad tym, żeby ta technologia, która cały czas się rozwija i oferuje coraz więcej możliwości, żeby ona w sposób właściwy trafiała do produktów i usług, które te firmy oferują. Ja bym dodał od siebie, że w tej ofercie usługowej, którą, tak jak zresztą mówiłem wcześniej, ona już jest dostępna od dzisiaj także z data center i regionów dostępnych na terytorium Unii Europejskiej. W regionie Warszawy pojawią się wszystkie trzy elementy chmury Microsoftu, czyli Microsoft 365, który zawiera Office 365, w tym Teams, o którym mówił Michał przed momentem, który wspiera tą pracę zdalną aktualnie wielu milionów ludzi na świecie. Drugą chmurą jest oczywiście platforma Azure i trzecią jest Dynamics 365. Warte wspomnienia jest jeszcze najnowsze baby w ofercie Microsoftu, to jest Power Platform. To są bardzo ciekawe, złożone, analityczne dokumenty i narzędzia, które pozwalają użytkownikom biznesowym korzystać w bardzo prosty sposób z tych narzędzi analitycznych. To także będą usługi dostępne z regionu Warszawa w przyszłości. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za tę sesję. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Dziękuję panu Michałowi Potoczkowi, prezesowi operatora chmury krajowej, oraz panu Pawłowi Jakubikowi, członkowi zarządu Microsoft w Polsce. Dziękujemy za tę wspólną sesję. Widzimy dalej, że spływają pytania. Odezwiemy się do Państwa zaraz bezpośrednio, żeby udzielić na nie odpowiedzi. Dziękujemy. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia. My też dziękujemy. Do widzenia. Do zobaczenia. Dziękujemy. Jutro. Do zobaczenia w projektach.